Yo, siemano, z tej strony Maciek i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Ziomeczki. Jak widzicie, gram sobie w Bed Wars na trójeczkach, ale jestem sam. W sensie, że nie gram z żadnymi kumplami czy coś takiego. Stwierdziłem, że chcę się przetestować, jak to będzie grać w drużynie, której się nie zna. Więc sobie wbiłem na trójeczki i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, że będę miał ogarnięty team i że po prostu wygramy tutaj, bo to by było coś, słuchajcie, z randomami wygrać. No to by było naprawdę coś kozackiego. Elo, jakby mi pomogli, to byłbym im bardzo wdzięczny. Bo, słuchajcie, jakoś bym ich dodał, czy coś takiego. No nie wiem, ale to zobaczymy. No widziałem, że jeden koleś miał 58 poziom, to jest całkiem spoko. A ty masz, gościu, drugi poziom, to jesteś łatwy do rozklepania chyba. Pyk, dobra, pierwszy rozklepany, gościu, mówiłem, drugi poziom jest łatwy. Co prawda dwa serduszka mi zostały, wiem. Ale raczej to nie było jakieś mega trudne. Nie mam TNT-ka, także słuchajcie, ja nie chcę się tam wbijać bez TNT-ka chyba. Jeszcze mam mało bardzo życia. To nie jest sytuacja premium. Co? On mnie doskoczył sobie tutaj, co za siomek. Ej, to nie było jakoś bardzo trudne, no słuchajcie, no życia mi brakuje. Mam nadzieję, że chłopaki tam będą ogarniać bazę. Pyk, nie! Lepszy mieczyk! 100 razy lepszy mieczyk i jeszcze zbrojka. No kurczę, jakbym to widział wcześniej, to bym nawet nie podchodził. Ale lipa, słuchajcie, no potrzeba ewidentnie TNT, szkoda, że niewidki nie mam. I się będziemy wbijać do tych żółtych, bo oni nie są jacyś mocni. Wręcz bym powiedział, że są raczej chyba gorsi od nas. Ja tutaj mam taki team, słuchajcie, Kyler i ktoś tam jeszcze pobiegł, nie wiadomo kto. Pamiętajcie, że jeżeli taki odcinek wam się spodoba, to łapeczka w górę i subskrypcja na kanale, ale z dzwoneczkiem, bo teraz live'y się pojawiają już z serwera chłopaków. Do tego zaraz regularnie odcinki będą się pojawiać, więc naprawdę, gościu, warto. Zachęcam, subskrypcja, dzwonek i lecimy z tematem, z tą arenką lecimy. Sobie ułożę w ten sposób, tak jak ja wolę. Skoczymy sobie tutaj, no i dobra, słuchajcie, czy ja jestem gotowy na nich lecieć? No, no jestem gotowy, to jest... Green jakiś, dobra, on mi nie wadzi specjalnie, słuchajcie. Pyk. Dobra, tam widziałem, że koleś 40 któryś poziom. O nie. Nie, dobra, mam mało życia, muszę uciekać, słuchajcie. Pyk, bo on mnie będzie gonił, tu jest jeszcze jakiś green. Co ty, gościu, robisz tutaj? Nie, załatwił mnie. No i mnie załatwili, nie wierzę w to. Nie wierzę w to, blue już w ogóle nie ma. Kurczę, ten jeden koleś, no. Nie chciałem po prostu ryzykować, że TNT mu oddam, ale ja teraz nie mam żadnych, ale to żadnych itemów. No tak to się jednak gra z jakimiś Steve'kami, po prostu wiesz, każdy bierze wszystko dla siebie. No ja teraz nie mam nawet za co kupić, no czegokolwiek, gościu, kill-off by się przydał. Czym oni mają zabudowane łóżko? Powiedz mi. Endstone'em, także kill-off by się przydał, może jeszcze mają drewno, no to by na pewno nie było fajne. Ale w grunt, że mamy dobrze obudowane łóżko, no słuchajcie, zawsze jakiś plus, patrzcie. Mieczyk, kilofik, tutaj sobie to odłożymy, no i jeszcze jakaś wełenka by się przydała, no gościu, chociaż 16 albo 32, to już idealnie, dobra. I ja jestem gotowy na nich iść, słuchajcie, teraz pokażę wam, co potrafię. Nie, błagam, nie, słuchajcie, zawsze tak jest. Jak gram samemu, no to oczywiście nie będę was oszukiwał, nie rozwalam wszystkich, ale naprawdę takie fejle mi się nie zdarzają, jak gram samemu. Tylko odpalę nagrywanie i zawsze musi tak być. Kto był na wczorajszym live'ie, ten wie, że naprawdę jest, słuchajcie, ciężko. No nie wiem, czego to jest wina. Słuchajcie, dobrze, kupmy jeszcze raz sobie te itemy, elo, coś takiego. Tutaj nawet mogę sobie pozwolić na TNT, także robimy to. Jestem gotowy. Teraz tylko spokojnie, tylko to obudowanie łóżka nie jest takie dobre, jak może się wydawać, ponieważ tam ktoś może się wkopać, my tego nie zauważymy i będziemy mieli lipę. No to widać, że jakiś mało ogarnięty gracz robi, bo lepiej naprawdę zrobić dwie warstwy niż 50. Dobra, słuchajcie, tutaj mogę sobie zeskoczyć, elo, i biegniemy do nich. Ich nie ma w bazie chyba. Pyk. Dobra. Nice, rozwalone łóżeczko, bez użycia TNT. Także jest dobrze, słuchajcie. Jest dobrze. Koleś tutaj w ogóle chce się klepać, ale mnie obronił czerwony. Dobra, dzięki, ziomek. Ja już sobie kupuję zbroję. I teraz to jest w ogóle gra na innym poziomie. No słuchajcie, no co ja wam powiem. Naprawdę teraz możemy sobie lecieć wszędzie. Wszędzie, że do zielonych. Ale jeszcze tych yellowów, to bym chętnie sobie tutaj poszukał.
chętnie chciałbym ich załatwić, bo oni nie byli jacyś dobrzy. Serio, oni nie byli najlepsi. Jeden jest tu. Okej, okay, on żyje. O gościu, nie będzie. Co jest? Co jest? Dobra, rozwalony. Jeszcze green jakiś. No, już mnie załatwił. No słuchajcie, skaczą na mnie ze wszystkich stron. Ja mam jednego killa, jednego final killa. No ale to jest za mało, to jest za mało. Dobrze, że sobie te itemy odłożyłem. Będziemy teraz sobie mogli kupić kolejne ulepszenia, no ale niewidka by się przydała, to na pewno. Ty, halo. Proszę mi to oddać. I teraz nie już pomyślałem, żeby kupić Firebola, ale będę, słuchajcie, zbierał na golema. On się na pewno tutaj przyda. To się także przyda, to się przyda. No to sobie mogę kupić gościu i odkładamy. Pyk, 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 pyk. Dobra, nie, tutaj to. I lecimy na środek po emsy, słuchajcie. Emsy się przydadzą po to, żeby mieć niewidkę. Wtedy wbita z golemem i gościu mamy wygraną arenę, tak mi się wydaje. Ci zieloni, oni nie są jacyś źli. Tak mi się przynajmniej wydaje, że są całkiem dobrzy. W sensie, że jak na mój poziom, to co najmniej ogarniają tak jak ja. Mamy jednego emeralda. Słuchajcie, no przydałby się jeszcze jeden. No przydałby się jeszcze jeden. Ziomek 60 poziom. Napiszę im. Incoming. Incoming, dobra, ja nie będę go gonił, słuchajcie, bo mi, dla mnie ważniejsze są te emeraldy. Pyk, pyk, pyk. Może tutaj coś jest. Halo, no 20 sekund aż muszę czekać. Wow. A tam? Tak samo, no, no wiadomo, że tak samo. Ziomek tu jest. Ziomek tu jest na niewidce. O gościu. Na niewidce, na niewidce, na niewidce jest. Muszę im napisać, że invis. Invis. Halo, goście, ogarniajcie. Słuchajcie, ja biorę sobie tego emsa. Lecę do niebieskich, tylko żeby nie spać teraz. I sobie kupujemy ulepszenia jakieś. Czy moi ziomeczkowie ogarną to łóżko? No mam wielką nadzieję. Pyk, pyk, pyk. Dobra, tutaj jest kupowane. Słuchajcie, no na golema mnie nie stać, ale bierzemy sobie niewidkę. Bierzemy sobie, słuchajcie, lepszy mieczyk, ref heal'e i TNT. Dobra, teraz to sobie tylko jakoś poustawiać. Jeden to... To mogę wywalić, pyk. Pyk, 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 pyk. Dobra, mam to całkiem spoko, jeszcze TNT-ka zapomniałem, gościu, elo, elo. Ej, kolesie naprawdę, Kyler ogarnia, słuchajcie, zostawcie dla Kylera łapkę w górę, bo on jest naprawdę dobry. Ja mogę już golema kupić, nice, słuchajcie, w takim razie jest kupowany golem i ci zieloni naprawdę się na nas ostro targetują, także my nie możemy pozwolić na to, żeby oni z nami wygrali, halo. Dobra. Dobra, dobra, koleś, weź mnie nie goń. Please, proszę, nie goń mnie. Daj mi, stary, żyć sobie. Ja chcę sobie tutaj spokojnie żyć. Ja ci nie, w ogóle nie wadzę, nie przeszkadzam ci w niczym. Także daj mi spokój, wariacie. Okej, okay, jeden ziomek leci tutaj. Pyk. Nie. Stary, nie gonisz mnie, nie gonisz mnie. Pyk. Dobra, słuchajcie. Weźmy sobie od... No nie, słuchaj, nie! Golema straciłem przez niego. Słuchajcie, no ten zielony, no co? No mamy dwa golemy, co? Co? My mamy dwa golemy w barze, co oni odwalili? Ej, dobrzy kolesie. Jeden HP mu został, zostawił. Ej, problem jest z tym, że moi kompani są bardzo nastawieni na defensywę. To jest lipa, ale czy mi się wydaje, czy my mamy Forge'a z emeraldami? Tak! Tak, to słuchajcie, zaraz kolejna niewidka jest kupowana TNT i naprawdę będziemy mieli sporo tutaj szans. Spoko, spoko oni to ogarniają, tylko że... No mogliby mi pomóc, no bo ja sam na trzech, no wiecie jak ja gram, no to nie będzie mi łatwo tego dokonać. Ale to by było coś, musicie przyznać, że naprawdę pokonać w ich, to by była spoko sprawa, pyk. Dobra, teraz sobie to ustawiamy. Oni do nas idą? No nie, raczej nie. Map, okej, okay. Trap, nie map. Niewidka, niewidka. Koleś tu jest. Tu jest chyba. Pyk, dobra, go nie... Ej, no on tu był. Pyk, pyk, pyk cię gościu, dobra, rozwalany. Spadł se, ej, sam se spadł, lol. Maciuch ma fraga, Maciuch ma dwa emeraldy. To jest bardzo fajna nowina, ponieważ sobie to po prostu odłożę. Co jest, gościu? Tyler go rozwalił, te golemy naprawdę są, słuchajcie, spoko. Wiecie co ja zrobię? Kupię sobie drugą niewidkę, ponieważ fajnie będzie w całą mapkę przejść na niewidce, to by było spoko.
Kupujemy sobie teraz wełnę, dajemy to sobie tutaj, 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 pyk, pyk. Spoko, odpowiada mi to. I sobie polecimy, słuchajcie, bokiem. Tak mi się wydaje, że bokiem będzie najrozsądniej, bo na tym środku naprawdę jest ciężko. A tak to jeszcze sobie diaksy zgarniemy, może jakieś ulepszenie sobie kupimy. Pyk, pyk, pyk. No mam nadzieję, że nikt mnie teraz nie zrzuci. To by było bardzo niemiłe dla mnie. A ja mam dwie niewidki, słuchajcie, teraz to stracić. Wow, już jednego golema straciłem. Halo. Maciek już jednego golema stracił, także naprawdę dużo. I fajnie by było, jakby gra teraz się, wiecie, jeszcze mi nie próbowała dokopać, a ja mam golema, gościu. Elo. Elo, ja mam golemika. Dobra. Teraz... Kurczę, o, tutaj ciężko będzie się dobudować. Wiecie, ciężko będzie się dobudować. Musimy polecieć na środek. No słuchajcie, no zaryzykujmy. Zaryzykujmy, że nikt nas akurat nie rozwali. Wejdziemy sobie tutaj od razu na górę. Siema, siema. Dobra. Halo, tu nie mogę się budować. Pyk, pyk, pyk. Dobra. I myślę, że już tutaj pijemy potki, słuchajcie. Potka jest pita, elo. Dobra. Pyk, i teraz cichutko, słuchajcie, tylko... Dobra, nie widzi mnie, nie widzi mnie, ziomek. O nie. O nie, o nie, golem, golem tu jest i mnie zrzucili, słuchajcie, najgorzej. Wiem, że miałem TNT, ale ten golem by mnie zaatakował. Ja nie wierzę w to. Ej, naprawdę, to jest do zrobienia. To jest do zrobienia, tylko że trzeba postawić szybko swojego golema, trzeba postawić szybko TNT i to naprawdę bardzo fajnie ogarnąć. No ja mam z tym problemy, no bo wiecie, no po prostu nie mam tej gry tak po prostu czutej jeszcze. Ale spoko, kolejna niewidka jest kupowana, już nie wiem która. Weźmiemy sobie, słuchajcie, lepszy miecz, weźmiemy sobie na pewno lepsze to. Wiemy też, że mają drewno, także siekierka się przyda, no oczywiście TNT będzie sadzone. Także tak, 6 golda nie mam, ale nie ma takiej potrzeby, wezmę sobie po prostu siekierkę lepszą. Teraz ustawimy to sobie w ten sposób, pyk. Słuchajcie, to są długie przygotowania, ja wiem, ale po prostu tak to musi wyglądać. Jak chcę ich rozwalić w pojedynkę, no to naprawdę musicie dać mi chwilkę. Lećmy sobie, słuchajcie, po właśnie golema znowu. Sobie odkładam oczywiście. Lecimy sobie na bazę żółtych. I mam nadzieję, że uda się teraz to wygrać. Mamy most dobudowany do nich przez środek, no ale jest most. Także spoczko, spoczko, spoczko. Ja naprawdę tutaj widzę swoje szanse, tylko nie mogę sfailować na moście. To było głupie. Może jakieś ulepszenia kupimy? Halo? Lol, my nawet prota nie mamy, słuchajcie. Oni kupują forge'a maksymalnego, a my nie mamy prota. Co? I zaraz będzie stać mnie na golema. Także bardzo fajnie. Mogę sobie, słuchajcie, jeszcze nawet kupić to. To, ej, słuchajcie, patrzcie, mam diaksowe rzeczy. To jest kozackie. Ej, no jestem Maciuk diaksowy. Golemik tak samo jest kupowany. Już któryś w tym odcinku. To sobie mogę odłożyć. Pyk, 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 pyk. TNT sobie zgarniam. To sobie zgarniam i lecimy. I lecimy, no słuchajcie, naprawdę mam spoko rzeczy teraz. Zieloni tam nie ogarniają tematu. No próbują się cały czas wbić, ale jakoś tak, wiecie, nieudolnie. No podobnie do mnie, słuchajcie. No podobnie do mnie. Pyk, szkoda by naprawdę była, gdybyśmy tego nie wygrali. No bo ja się tak staram. Nie, 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 gościu. Nie, nie. Jakim cudem? Ja go po prostu nie widziałem. Ja go po prostu nie widziałem, słuchajcie. Martwi mnie to, że ta arenka może trwać milion lat. Sięgam wam, no to co oni tutaj robią. Co jest? Czemu on się nie klepie ze mną nawet? I czemu on nie dostaje HP? Jakiego on ma prota? No co to ma być, słuchajcie? No niby ja go zrzuciłem, ale my nie mamy nawet prota. Bo kolesie stwierdzili, że kupią Forge'a. Forge'a maksymalnego zamiast prota. No co to są w ogóle za zwyczaje? Halo? Wej, dobrze. Dobrze, no już se zginąłem, także patrzcie. To jest kupowane, wiadomo, że to musi być kupowane. Pyk. Pyk, myślę, że złote itemy wystarczą. Myślę, że złote itemy wystarczą. Te golemy są najgorsze. Najgorsze. Ale TNT. TNT tylko poproszę, słuchajcie. Próbujemy zrobić taką szybką wbitę do nich. Emeraldzik, o proszę. Spoko, spoko, ale ja teraz na razie nie będę na Invisie leciał. Spróbuję. Zobaczymy, czy mi się uda ich rozklepać. Tak po prostu. No, gościu, lecimy sobie tak po prostu. Elo, elo. Dobra.
Halo, gościu? No nie! I znowu mnie zrzucił! Jakim cudem? Jakiś Rudier. Ej, no to już jest naprawdę denerwujące. Koleś niebieskich jest. Ja nie mogę wyjść z bazy, przysięgam wam, no. Co to ma być? Lecę sobie na inną bazę, słuchajcie. Lecimy sobie. Ja nie będę tutaj w ogóle latał. Elo, elo. Jest tutaj zielony. Halo, gościu. Nie, ja mam zdrewniany mieczyk, to zero szans, słuchajcie. Zero szans. Muszę wrócić się do siebie, no to jest slipa, słuchajcie, nie sądziłem, że ta arenka może tak wyglądać. Pyk, 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 dobra, nie, słuchajcie, on ma któregoś prota. Lepszy mieczyk. No nie miałem z nim najmniejszych szans. Kolesie ogarniają, co prawda to kompletnie nie potrafią się do nas wbić, no ale tak samo my. Ale ja w zasadzie jestem jedyną osobą, która próbuje się wbić do nich. Także no, nie mam po prostu wsparcia od chłopaków. No nie jest to Dream Team, no ale ja też się nie popisuję skutecznością. No tutaj oczywiście nie mówię, że ja tutaj jakoś ich keruję, co nie? Słuchajcie, wziąłbym sobie itemki, bez TNT. Bez TNT bym sobie poleciał. Pyk, 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 tak chyba mogą być. Teraz lepszy mieczyk żelazny, bo oni naprawdę mają któregoś prota, my mamy pierwszego tylko prota. A chłopaki nawet zbroi nie kupią. Co to? Co oni robią? Ej, nie ogarniam ich. Halo. To mi nie potrzeba, gościu. Jeden gold. O, dobra, spoko, odłożymy sobie jednego emeralda. Pyk, 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 dobra, tutaj lecimy tak. I teraz wełenka. My miałem na golema, słuchajcie. Ty, to golema jeszcze raz spróbujemy sobie kupić. Dobra, już mnie stać. Halo, panie Heniu, proszę dać mi tutaj kupić. Pyk, dobra. I koleś se spadł. Nasz, budując. O, ty wariacie zwariowany. Dobra. Rozklepany, rozklep... Nie, jakim cudem, jakiego oni mają prota? Słuchajcie, no ktoś na pewno zobaczył, ile mu zadałem ciosów. Jakiego oni mają prota? No to jest jednak wygrana gra, no jak masz prota 4 czy coś takiego. Ja kolejnego golema sobie... Zrzucony, nice, słuchajcie, przynajmniej jest zrzucony. Ta arena już jest bardzo długa i ja widzę, że ona może trwać w nieskończoność. Lipa, bo kolesie naprawdę ci zieloni po prostu nas cisną, no. Taka prawda, ja, patrz, sami widzicie, że ja nie mogę wyjść z bazy, bo kolesie nas otaczają po prostu, no. To ile ja golemów straciłem, słuchajcie, to jest masakra jakaś. Tam jest ziomek? Nie. Nie ma ziomka, no. Chyba ze 4 golemy straciłem. Wow. Wow, no to jest dobre, żeby 4 golemy stracić. Kurde, bele. Jakiś... Tak, my mamy pierwszego prota. Pierwszego prota, no to jest lipa. 5 tych, spoko. Słuchajcie, no kupujemy sobie teraz ulepszenia tutaj. Jakiś green do mnie leci? Chyba nie. Także sobie weźmiemy to. Pyk, dobra, układamy sobie, wiadomo, że trzeba sobie wszystko ułożyć w ten sposób. Teraz tak, to tutaj i możemy lecieć na nich, tak na szybkości, słuchajcie, tylko z kilofem i siekierką. Mi się wydaje, że to może się udać. A co, ej, co wy na to, żeby się wbić od blue? Bo przez ten środek naprawdę idzie ciężko, a jakby się od boku do nich wbić? Wej, dobra, próbujemy, tego jeszcze nie było. A co jeżeli to jest przepis na wygraną tutaj? Wiecie, to może się udać. Jeżeli we mnie wierzycie, to łapeczka w górę i subskrypcja. Ile tu jest... Okej, nie mamy łóżka. Jacie. Dobra, kupuję golema. Po pierwsze ref heal tutaj. Po drugie tutaj, dobra. Teraz jest jedzone. Ja mam emeraldy. Jednego tylko. Dobra. Słuchajcie, a teraz albo nigdy, taka prawda. Teraz albo nigdy, co prawda. Ja wiem, że oni mają golemy, ja nie mam nawet niewitki. Ale mam jednego. Mam jednego golema! Pięknie! Dobra. Panie golemie, co pan robi? Pan mi pomaga! Co jest? Dobra, rozklepany. Nice, rozklepany, ale straciłem tego jednego golema. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Rozwalone łóżko. Kosie, gościu, nie macie tutaj. Jaki to jest prot? Rozwalony. Ej, rozwaliłem łóżko i załatwiłem kolesia. Jakiego on miał prota, sami widzieliście. Nie, goni mnie. Nie, załatwił mnie. Słuchajcie, no 5 killi, 2 final kille, 2 zniszczone łóżeczka.
Nie udało się niestety wygrać, ale mam nadzieję, że wytrwaliście do końca i widzieliście, jak mi idzie. Jeżeli taki odcinek wam się spodobał, to jeszcze raz przypominam o subskrypcji, bo już, słuchajcie, są live'y z serwera chłopaków, także dzwoneczek jest bardzo ważny. Za chwilę odcinki, także naprawdę subskrypcja się liczy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do następnego. Yo!